PEGI 18. Łukasz Wiśniewski, gram.pl. Pierwszy raz z Mass Effectem zderzyłem się jakoś tak w okolicach przed premierą pierwszej części, kiedy były pierwsze udostępnione materiały. Teraz czekam na trzecią. 2 miliony dead in the first day. Another 7 million by the end of the first week. Pierwsze, co tak zrobiło na mnie wrażenie, to był świat, który został zrobiony od zera. Oczywiście operujący pewnymi kliszami fantastyki naukowej, space opery, ale bardzo sprawnie obrobionymi i powiedziałem wow, wielki świat, którego jeszcze nie znam. Ktoś wziął się za stworzenie na potrzeby gry nowego zupełnie świata science fiction, no space opery może właśnie bardziej, zrobionego od podstawy na wielu warstwach kompleksowo. Ogólnie seria Mass Effect stoi też fabułą. Fabuła ją napędza. Bez tej fabuły, bez rozwoju jej i bez może nawet powrotu do rozmachu, który widziałem w pierwszej części, wiem, druga część to taki pomost pomiędzy prologiem a epilogiem. Nie widzę trzeciej części w ogóle. Myślę, że to, co w ramach fabuły zafundowano nam, zwłaszcza w pierwszej części, decyzje, które kosztują życie członków załogi, to rzecz, która się zdarza w grach, jak najbardziej, tylko że przeprowadzono to za pomocą sceny bardzo chwytającej za serce, robiącej wrażenie. Tak człowiek grając, poświęcając te piksele na ekranie, rzadko ma wrażenie, że to jednak ma znaczenie. Tutaj to miało znaczenie i no, zwłaszcza, że ta decyzja jest nieodwracalna, to znaczy kogoś trzeba poświęcić. Myślę, że jeżeli Mass Effect 3 będzie ciągnął ten potencjał, który widziałem wcześniej, to będzie jednym z tych powodów, dla których lubię swoją robotę. To znaczy to, że zawodowo gram w gry, żeby je ocenić. Dla takich gier fajnie się pracuje i mam nadzieję, że to będzie moment, za który potem będę w ciągu roku wspominał, tak, miałem rację, ubierając dziennikarstwo przy grach. Mass Effect 3. Premiera gry w polskiej wersji językowej już 8 marca.